Witamy w magazynie Futbolu Ligi 6, GFL jest weekend. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, przeanalizujemy sytuację na półmetku rozgrywek. Sytuacja jest o tyle komfortowa, że w tym momencie już znamy te zespoły, wiemy jaką formą dysponują i jakimi składami i jak prezentowały się te wyniki. Zanim do tego dojdzie, najpierw analiza sytuacji po 7 tygodniu rozgrywek. Tak więc Wojtek, które z Twoich wyników zaskoczyły Cię? No tutaj na pierwszy rzut oka zwraca uwagę remis meczu Pink Bowling Deniko Massa Tak B. To jest remis, który Deniko może uznać za szczęśliwy, bo już po kilkunastu minutach przegrywało 0-3, a na 3 minuty przed końcem przegrywała 2-5 i dopiero co minutę bramka w ostatnich właśnie 3 minutach sprawiły, że Deniko ten mecz zremisowało. Oprócz tego zwraca uwagę kolejne pewne zwycięstwo TSA Jugowice, też wygrał pewnie Czarny Lotos. No i mamy remis w meczu Serco Poland za Kapior. Oprócz tego Żoga Bonito na plus, Spartan i Kateoreo. Te drużyny też kończyły mecze zwycięsko w tym 7 tygodniu rozgrywek. A biorąc pod uwagę półmetek sezonu, kogo możemy Przed tygodniem mówiliśmy o tym, że Kateoreo gra całkiem nieźle i myślę, że to rzeczywiście jest już w tym momencie ma 3 punkty mniej tylko niż w całym poprzednim sezonie, więc na pewno jest to postęp. Spartan też się poprawił, zaczął nie najlepiej, ale też już zdecydowanie pobił swoje osiągnięcie z poprzedniego sezonu. I tydzień temu właśnie wygrał z tym Kateoreo. Tak, w tym tygodniu pokonał Pelikanów, więc myślę, że Spartan też odbudował się i to po nieudanym poprzednim sezonie teraz całkiem nieźle się prezentuje. Natomiast niestety na minus Pelikany? Tak, no na minus Pelikany z racji małej liczby zdobytych goli, bo jedno zwycięstwo ten zespół odniósł, ale w całym sezonie do tej pory strzelił tylko 11 bramek, więc stosunkowo mało. No i Zakapior jeszcze nie odniósł zwycięstwa, więc to też w pewnym sensie oddziałuje na to, że to jest lekkie rozczarowanie, jedyny zespół, który widzę D2 nie odniósł jeszcze wygranej. Nie, w takim razie jak będzie wyglądać według Ciebie trójka już po zakończeniu sezonu, czyli no, mimo straty punktów w meczu z Pink Bowling, to jednak stawiam na Deniko, że będzie na pierwszym miejscu, na drugim TSA Jugowice, na trzecim Pink Bowling, natomiast jest jeszcze kilka ciekawych meczów. Deniko chyba będzie miał najłatwiejszy terminarz. No jest jeszcze, Deniko ma mecz z Czarnym Lotosem, natomiast tych meczów stosunkowo, w porównaniu do innych lig, jest stosunkowo niewiele, natomiast wypisałem m.in. RKS Chów do Deniko Massa Tak, z tego względu, że jeśli RKS chce się włączyć do walki, no to musi ten mecz wygrać. Jest blisko czołówki, no ale musi taki mecz jeden wygrać właśnie z tą ścisłą czołówką, żeby dołączyć do drużyny walczących o podium. Natomiast oprócz tego Pink Bowling, TSA Jugowice, Deniko, Czarny Lotos, no i Czarny Lotos, TSA Jugowice, a więc Czarny Lotos ma klucze do mistrzostwa, nie tylko dla siebie, ale też dla albo Jugowic, albo Masowych, tak, bo wiemy, że jeśli na przykład odbiorą punkty Deniko, a przegrają z Jugowicami, no to może być tak, że... Nie, potrzebne są 2 zwycięstwa. No właśnie, więc zobaczymy. No, myślę, że będzie ciekawie. TSA Jugowice ma jeszcze właśnie Pink Bowling, także Deniko się potknęło na tym rywalu. Może też potkną się TSA Jugowice. Zobaczymy, jak to będzie się kształtować w następnych tygodniach, a tymczasem zobaczmy na 6 tygodnia. Wszystko z Ligi D2. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.